Także dzień dobry, witam. Bierzemy hemoroida zielonego. Połysk. Nie wiem, czy tamten nie był mat przypadkiem. Najwyżej będą się trochę wygrodzenia różnić. Jeszcze pancerka bym chciał. Tylko muszę go rozmasować czymś. Gra gitara. Wyczyszczone mamy, także idziemy malować. I chwilka przerwy od malowania, bo zaczynamy obrządek. Tutaj tato właśnie zaczyna rozwozić wysłodki. Towarzystwo już czeka. Pomalowałem tutaj jeden koniec przegrody i jeden koniec drabiny paszowej.
i teraz właśnie przykręcimy z tej strony i się po prostu otworzy już tą część, także będzie można pomalować całość. Po prostu odkręcamy, żeby już po tych uchwytach nie maziać, tylko żeby był swobodny dostęp pomalować też tutaj od czoła. Także obrządzamy i bierzemy się za malowanie, żeby to dzisiaj skończyć, żeby to wyschło. Jutro poidło. Także myślę, że dzisiaj mamy poniedziałek, to w środę będzie można tutaj już towarzystwo wpuścić. No i oczywiście koncert jak zwykle. Tak to wygląda. Tylko ten zadowolony z życia. Tamte wiecznie mają jakiś problem. Czy jeszcze? Za dwa dni będzie łosrany. Day 2. No. Cacy. A few moments later. I chyba odkąd mamy te poidła, to jeszcze ani jeden zaworek się nie rozlecił. Prawda, z jęzorami to już kurde, 10 razy. Rok czasu gdzieś miałem. Sprawdziłem w środku. Kończymy na tym etapie. Mamy pomalowane, przygotowane już
drabinę paszową, barierkę, nie skręcam tego jeszcze z tego względu, że tam z tamtej strony jest mokre i po prostu mogą te sięgać ryjami i tą farbę lizać, więc skręci się dopiero jutro. Tak samo jest na razie przykręcone poidło, ale jeszcze nie jest dopuszczona woda, także to też jutro przed samym wganianiem bydła będzie. Na razie zostaje nam do wykończenia jeszcze ten boks i temat cielętnika chyba odpuszczamy dopiero na pożniwach, chociaż nie wiem jak to będzie wyglądać. Może przez wiosnę jakoś tutaj uporządkuję, żeby było po prostu czysto i na zimę, na przyszłą zimę, czyli faktycznie po pożniwach na jesieni będziemy się brać jakoś tutaj za to. Koncepcje są różne, a w zasadzie takiej jednej jak to robić to na razie nie ma. Na pewno chcemy zaadaptować tamtą wiatę, która jest za tymi oknami, jakoś ją przerobić. Tutaj postawić ściankę tak, żeby... Ja wiem, że tutaj często piszecie, żeby nie stawiać ścianki, żeby to zrobić wszystko w jednym. Tylko ja chcę świeżo przywiezione byczki, cielaki odizolować od tej reszty obory tutaj. Tak, żeby one mogły dojść do siebie w spokoju, tak? W warunkach takich w miarę sterylnych, bo powiedzmy, że już takie osobne pomieszczenie to będzie łatwiej na pewno doprowadzić do... przygotować pod kolejne cielaki. Także to będzie osobno. The next day. No i chwila później. Byczki są już w środku. Jak widać, stołówka tutaj już uruchomiona. Wszystko elegancko. Także ta grupa chwilowo może nacieszyć się większą przestrzenią, bo właśnie są wpuszczone tutaj do środka, ale tutaj w dalszym ciągu mają dwie przegrody, także przez jakiś czas jeszcze będą sobie właśnie mogły bardziej pobiegać. No i co? I na tą chwilę to wygląda tak. Tutaj jeszcze drabina i mamy oborę, można powiedzieć, na duże byki obsadzoną, w sensie obsadzoną, przygotowaną pod większe sztuki, a co do obsady to jeszcze chwilę, żeby zapełnić tą oborę. To pewnie jeszcze, kurczę, ze dwa lata zejdzie, zanim tutaj się cały cykl uruchomi. Co do cielętnika, to nie wiem, czy już w tym odcinku o tym mówiłem, bo nagrywam go chyba za 3 czy 4 dni, tak więc mimo, że to co mówiłem parę minut temu, to wam się wydaje na bieżąco, no to ja już zdążyłem zapomnieć, co tam, żebym za głupoty opowiadał. No ale cielętnik raczej będzie po żniwach na jesieni. Trochę mnie też to kurczekuje, bo kolejne cielaki będą wstawiane właśnie tam, gdzie są teraz te małe byczki. Ciemno jest, to nie chcę się już tam włazić. Albo wyjdę. No, kolejne cielaki będziemy też tutaj wstawiać. One są cały czas w zamknięciu. Mały incydent grzybiczy tutaj występuje, więc kurczę, mimo że ja tutaj zdezynfekuję te ściany, to podejrzewam, że mało to da, więc trzeba będzie na dzień dobry ich zaszczepić. No zobaczymy, jak to będzie wyglądać. No ale kolejna grupa właśnie wejdzie tutaj i nie wiem, czy następna grupa też jeszcze nie wejdzie tutaj. No zobaczymy, jak to się będzie wszystko tutaj toczyć i kręcić. Dobra. Nie wiem w sumie, co w tym filmie wyjdzie, ale dzięki serdeczne, jeśli ktokolwiek to obejrzał. Także co, tradycyjnie do następnego, na razie, cześć.